Państwa, po przerwie już mamy pierwszego gościa. Jest to kobieta. Państwo nie uwierzą, bo jest bardzo młoda, a już jest wokalistką. Witam Ciebie, Kasiu, bardzo serdecznie. Kasia jest wokalistką i tak cały czas się zastanawiam, bo ja też będąc bardzo młody zacząłem karierę jakąkolwiek, oczywiście moją pasję. Kasiu, zastanawiam się nad tym, jak to się udało, że w tak młodym wieku już zostałaś wokalistką, śpiewasz, masz własny repertuar, grasz, no i jesteś już, powiedzmy, w jakimś sensie na topie muzycznym. Znaczy wiesz co, ja ci powiem tak, już w sumie od dzieciństwa, jak byłam w przedszkolu, to nauczycielki zawsze mówiły, weź zaśpiewaj coś dla nas. I chodzi o to, że stwierdziłam, że jednak chyba ludziom się to podoba, co robię. Więc postanowiłam wstawić swoje pomysły na YouTube. No i tak się to zaczęło, że wszystko zaczęło mi się układać, poznałam menadżera. I no, jest osoba, która we mnie uwierzyła i teraz wszystko idzie do przodu. Mam swoich gitarzystów i... Super. No, Państwu jeszcze nie powiedzieliśmy, za chwilę także pojawi się menadżer Kasi, który już u nas był w programie, ale to jeszcze chwileczkę, czekamy na niego. Jednak od strony takiej czysto merytorycznej, która mnie tak bardzo interesuje, że co w ogóle Cię skłoniło do tego, żeby jednak zacząć siebie promować i nie pomyśleć o tym, a na przykład śpiewać sobie mogę w domu, a będę pracować w Tesco na kasie. Dlaczego nie pracowałam, tak? Pracowałam. No, ale to mniejsza. To znaczy, wiesz co, mi się wydaje, że trzeba wierzyć w siebie, wiesz, chociaż ja mam ogólnie z tym problemy, bo jestem strasznie nieśmiała, ale mi się wydaje, że jeżeli chcemy dążyć do osiągnięcia swoich celów, no to myślę, że warto, bo tak jak widać to po mnie, no, znalazłam menadżera i po prostu myślę, że trzeba próbować. A jak to się stało, że go znalazłeś? Opowiedz nam tą historię, ojej, czy to ciebie znalazł? On mnie znalazł tak naprawdę, bo... to było coś takiego, że on zna moją jakąś koleżankę i się zainteresował moim wokalem i wystąpiłam w Empire Festival. Super. No i tak się zaczęło, że się chyba spodobało tak wokalnie. I... Za kamerami powiedziałeś mi, że masz już własny repertuar. Tak. Jaką muzykę grasz? No to jest taki, nie wiem, są takie akustyczne ballady. Na razie są to piosenki tylko i wyłącznie miłości. Super. No, ale zamierzam też takie wesołe, bardziej weselsze, żeby na przyszłość na koncertach rozgrzać publiczność. Jak na razie po polsku, czy... Po angielsku, po angielsku. Tak, po angielsku, chociaż... Nic po polsku? No coś tam mam, ale bardziej próbuję po angielsku, chociaż muszę przyznać, że jak na razie, no jakby trenuję swój angielski, nie, on nie jest taki perfekcyjny, no ale myślę, że z czasem będzie idealnie. A nie myślisz tak, żeby się na początku jednak promować bardziej po polsku? Czy to jest lepsza droga od razu wejść w angielskie klimaty, od razu w zagranicę? Wiesz co, ja ci powiem tak. Dużo ludzi pisze do mnie ze Stanów Zjednoczonych. O. I wydaje mi się, że śpiewanie po angielsku w dzisiejszych czasach to jest taki jakby... No szybciej można coś osiągnąć, jak mi się wydaje. No to jest na większą skalę. No i chyba dlatego. No i poza tym, no osobiście wolę bardziej śpiewać po angielsku niż po polsku. U nas w stacji jest też taki redaktor, który nazywa się Papa Musta, Paweł Chorbowy. No i też ostatnio stwierdził, że chyba po angielsku jednak lepiej to brzmi niż no, po polsku. Tak. Znaczy ja jak miałam lekcję z pewną kobietą, to mi powiedziała, że mój wokal pasuje bardziej pod jakby angielski tekst niż polski. Aha. Więc no, więc też w sumie to też się przyczyniło do tego, że śpiewałam po angielsku. A nie, nie po polsku. Po angielsku, no, o miłości. Po angielsku o miłości, w takim razie to dlatego, bo szukasz chłopaka, dlatego o miłości. Ojejku. To znaczy, nie, ja piszę o miłości, jak na przykład mnie coś boli, tak? Czyli raczej chodzi o to, że jak powiedzmy w życiu mi się nie układa, to wtedy powiedzmy mam jakąś wenę i piszę. No, a chłopaka nie mam, no. W takim razie, jeżeli oglądają Państwo nasz program i zostali zainteresowani taką wschodzącą gwiazdą, jaką jest Kasia, to zapraszamy, można się odezwać do nas do stacji, tak, albo znaleźć na YouTubie Kasię, która śpiewa i wtedy będzie można podziwiać ten wokal. Ja Państwa na chwilę zapraszam na przerwę, ponieważ pojawił się nasz kolejny gość, który do nas za chwilę dołączy. My bierzemy łyk wody, Państwo oglądają reklamy i wszyscy są zadowoleni.
Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Jesteśmy z powrotem Open Night. No i mamy drugiego gościa. Przywitamy Filipa, menadżera. Kasia. Nie, mam na imię Patryk. Patryk, ale przepraszam. To mi miło. Mówiłem o Patryku i powiedziałem Filip na samym końcu. Widzicie Państwo, telewizja na żywo, nie ma montażu. Po tym to można poznać. Patryk, tak. Przepraszam, witam Cię serdecznie. Dowiedzieliśmy się, że poznaliście się na początku prywatnie i to Ty jakby znalazłeś Kasię. Tak, tak, bo akurat poszukiwaliśmy akurat chętnych do festiwalu Empire Festival, który organizowaliśmy razem z moją byłą wspólniczką i to już na początku akurat mojej firmy Celebration Production, która akurat się zajmuje młodymi artystami. No a to jest artystka, no z krwi i kości naprawdę. Dla mnie akurat to jest połączenie Janis Joplin razem gdzieś z połączeniem, nie wiem. Akurat ostatnio słucham, jest taka fajna, mega fajna naprawdę, amerykańska młoda piosenkarka, która się nazywa Carina Wright, jest mega, naprawdę. Naprawdę, akurat ją znalazłem akurat w serialu American Horror Story. Mega. I to jest właśnie takie połączenie, wiesz, akurat ten Carina Wright i akurat Janis Joplin. Naprawdę, ja tak rozumiem, uważam. Rozumiem. Ma swój własny styl, naprawdę niepowtarzalny. Ale no właśnie chodzi o styl śpiewania, barwę głosu. Wiesz, barwę głosu to przede wszystkim, bo na show żadnego Kasia akurat nie robi na scenie. Kasia po prostu wychodzi ze swoją gitarą i sobie brzdęka, ale to tak brzdęka, że robi to na ludziach wrażenie. Tak akurat po każdym koncercie, gdzie ona gra, potem słuchamy, bierzemy ją za rok, bierzemy ją znowu później. Prawda? No, tak na początku rozmowy jeszcze za kamerami z Kasią. Sama powiedziała, że jest bardzo nieśmiała. Przed chwilą na wizji także powiedziała wszystkim Państwu i tak no, się lekko widać, prawda? Że bardzo jest nieśmiała. I mam pytanie do Ciebie, jako do jej menadżera, do kogoś, kto zajmuje się jakby powiedzmy talentami, artystami. Czy to jest dobre u kogoś, kto dobrze śpiewa, że jest taki, jakby nie ma tego parcia na szkło, jest taki cichy i spokojny? Wiesz co, z jednej strony to jest dobre, ale z drugiej strony nie akurat, bo ma kilka przykładów, o których ja mówię akurat zawsze i o których już mówiłem akurat wcześniej, jak tu byłem z Zosią Paluszak. Mhm. No, mamy kilka polskich artystek młodego pokolenia, które są kompletnie beznadziejne, bo są zadufane w sobie i tego od razu nie widać i akurat to mogę powiedzieć wprost. Ewcia, pozdrawiamy. Ewa Farna. Sprawia wrażenie naprawdę bardzo miłej dziewczyny. Jest tak zakochana w sobie, że jest nie do zniesienia. Naprawdę? Naprawdę. O, no to więc w takim mam nadzieję, razie... że Ewcia się nie obrazisz. No to w takim razie pytanie, czy jeżeli ktoś jest nieśmiały, no to będzie potrafił się przebić? Wiesz co, na polskim rynku mega ciężko. Akurat do tego jest potrzebny akurat dobry management. I tak samo akurat patrzmy akurat na kolejny taki przykład Tola i Majka Sableska. Mhm. Tam rządzi Maja, umówmy się. No jasne. W tym duecie rządzę ja. Akurat o, to, no, o sprawy medialne, no Kasia umówmy no się, tak, prawda? No ja. Kasia jest artystką, ona ma śpiewać, a menadżer jest od tego akurat, żeby się zająć nią, żeby pokierować dobrze jej karierą. Więc nie musi wcale mieć takiego wielkiego parcia na szkło, chociaż Kasia, umówmy się, no trochę parcia na szkło ma. Gdyby nie miała, to by w ogóle się nie angażowała. Ale tak co, dalej. Wyglądam czy co? Nie, no co kształtem, no chcesz iść dalej, prawda? Nie, no chcesz no się tak, rozwijać chcę, wciąż. No tak, no muszę, ja ćwiczę nad sobą wszystko. Staram się być coraz bardziej odważna. To bardzo dobrze. Poza tym wiesz, gdyby była nieśmiała, to by się teraz ogólnie nie odzywała. Cała by była spocona, przycierałaby się. Walczy ona ze tutaj, sobą. No, walczy ze sobą, no i dobrze. Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze na początek. W fajnie. Naszej przerwie reklamowej usłyszałem słowo Los Angeles. Oj. Tak, opowiedzcie Los Angeles akurat. To od razu możemy powiedzieć, że na początku przyszłego roku wylatujemy do Los Angeles, ponieważ Kasia się zainteresowała i teraz amerykańska aktorka, która się nazywa Catherine Owczarzak. Zbieg okoliczności ogólnie. Dziewczyna zagra już w kilku serialach, w kilku filmach, no i bardzo chcę, żeby akurat Kasia przyjechała. I przy okazji jeszcze rozmawialiśmy z kilkoma producentami muzycznymi, więc przy okazji nagramy na pewno kilka piosenek. To już jest zaklepane, to nie jest coś takiego akurat, że wiesz, że jak wszystkie polskie gwiazdy wyjeżdżamy do Los Angeles, prawda? A potem się kończy na wakacjach, tylko my już mamy postanowione. Słuchaj, my już mamy zapłacone za ludzi, którzy zrobią klip Kasi, którzy wyprodukują jej kilka piosenek, no i oczywiście, wiesz, zrobimy z tego relację dla naszej kochanej ONTV. Super, cieszymy się. Mam pytanie takie, czy jest o wiele lepiej zacząć od Stanów i tam nagrywać swoje pierwsze rzeczy, czy Polska nie daje takich możliwości? Polska na pewno nie daje takich możliwości, to akurat, wiesz, wystarczy spojrzeć na sponsorów. Sponsorzy, nie ma czegoś takiego u nas w Polsce jak sponsor płyty. No nie, jeżeli tak jest coś jest. Takiego akurat, to możemy akurat spojrzeć na grupę Pectus, która na swoich okładkach płyt z tyłu, to jest jakaś masakra, ale oni naprawdę mają wszystkie zakłady mięsne.
którzy sponsorują ich płytę. A ja czegoś takiego no nie chcę, no słuchaj. Powinny być poważne firmy, które rzeczywiście zajmują się kreowaniem wizerunku, prawda? W Stanach Zjednoczonych to jest normalne. Tam wytwórnia inwestuje w artystę. U nas na przykład ostatnio Dorota Rapczewska, to znaczy Doda, miała problem. Wydała płytę, 7 pokus głównych. Tylko szkoda akurat, że wszystkie teledyski musiała zrealizować sama za własne pieniądze. No tak, to jest bardzo często chyba problem naszych polskich gwiazd, że nie ma tego na początku, zawsze muszą sami inwestować, sami muszą zarobić na tą pierwszą płytę. No ale wiesz, że jest kolejna płyta Dody i Doda, no umówmy się, no ta jest akurat spara za fisza, też wybacz Dorota, ale ogólnie, wiesz, nadal się sprzedaje, jej koncerty się sprzedają, to dlaczego wytwórnia nie zainwestuje w nią? Ja tego kompletnie nie rozumiem, naprawdę. No nie wiemy, jak to też u nich wygląda prywatnie. No jak powróćmy do Kasi. Kasia, jakie masz plany i marzenia? Jak siebie widzisz za 5 lat na scenie muzycznej? Ojej, oj, trudne pytanie. Za 5 lat. To znaczy, no chciałabym na pewno bardzo często mieć wiele koncertów. Chciałabym, żeby za granicą jeszcze więcej osób, powiedzmy, chociażby usłyszało o mnie. Wiesz co, to akurat teraz warto wspomnieć ogólnie, skąd Kasia ma fanów. I to teraz będzie coś fajnego. No to z jakich krajów masz fanów? Ojejku! No ojejku, no pochwal się. Widzą Państwo, co masz teraz. No, tak jak mówiłam Tobie, ze Stanów Zjednoczonych piszą do mnie, z Serbii, ze Szkocji, Szwecji, z Niemiec też. Powiedziałeś na początku, że wrzucałeś jakby swoje utwory na YouTube'a. Tak. Znamy takiego jednego artystę tak, już człowieka sławnego, Justin Bieber, który też tak wystartował i mu się udało. Myślisz, że będziesz taką gwiazdą o takiej światowej sławie? Wiesz co, ja ci powiem tak, osobiście ja na przykład wolałabym mniejsze grono fanów, ale za to robić coś swojego, a mi się wydaje, że ten cały Justin to już podchodzi bardziej pod celebrytę niż pod takiego artystę. I to mi się na przykład nie podoba osobiście. Nie poszłabyś w stronę już później? No bo wiadomo, że każdy artysta później już nie promuje się tylko muzyką, ale powstają później filmy albo inne akcje, w których biorą udział. Myślisz, nie, że to ja jestem dobre? Skromna i ja będę śpiewała i będę to robiła cały czas i myślę, że dzięki temu po prostu zyskam jakąś tam powiedzmy publiczność. Ale nie chcę też tak na chama się lansować, jak ja to nazywam. A jaki repertuar będziesz chciała stworzyć na swojej pierwszej płycie? Jaki klimat będziesz chciała oddać? Klimat? No taki, no mówię, to będzie tak bardziej akustycznie, nie? Większość piosenek będzie takich spokojnych, ale też planuję, że jedna na pewno będzie taka, która, mówię, rozrusza publiczność. Mocniejsze brzmienie. No tak. Uderzenie. A czy będą tam tylko i wyłącznie zagraniczne teksty, czyli po angielsku wszystko, czy coś po polsku też się zdarzy? A to się jeszcze zobaczy. To zależy od tego, tak naprawdę, jak to wszystko wyjdzie, nie? Bo jeżeli się okaże, że po angielsku jednak o wiele lepiej to wszystko lepiej brzmi, no to zostanę przy tym, że wszystkie piosenki będą po angielsku. No. Ja też mam pytanie, bo powróćmy trochę do tego Los Angeles. Jak ta aktorka w ogóle się zainteresowała Kasią? Jak do tego doszło? Wiesz co, to był przypadek, bo wydaje mi się, że wpisała swoje nazwisko na Facebooku i zobaczyła taką, powiedzmy, dziwną osobę, czyli mnie, i napisała do mnie. Sprawdziła mojego YouTube'a, no i tak się zaczęło, że napisała mi, że w Stanach Zjednoczonych zrobiłabym karierę na pewno. Dlatego chcę, żebym przyjechała i zobaczyła całe to miasto. Super, pięknie. A jakie jako menadżer masz plany jeszcze wobec Kasi? No słuchaj, w ciągu najbliższych tygodni, akurat ostatnio tutaj byliśmy na spotkaniu, to rozmawialiśmy o teledysku, gdzie wystąpi kilku znanych modeli. I będzie jeszcze jeden taki fajny chłopak. I będzie jeszcze jeden fajny chłopak znany, który również będzie się wcielał w ukochanego Kasi. Tak, ja chciałam jeszcze dodać, że właśnie chłopak, który będzie grał w moim teledysku, grał w teledysku Maleńczuka. Czyli już ma... Doświadczenie. Doświadczenie, dokładnie tak. Dlatego właśnie myślę o nim, bo on ma większe doświadczenie niż ja. Także myślę, że nawet mi pomoże w tym teledysku. No to na pewno. No i właśnie planujemy premierę tego razem i singla, i teledysku tego, co u nas tylko robi w ostatnim czasie tylko Edyta Górniak. Wiesz, planujemy to w najbliższych kilku tygodniach. Nie chcemy czegoś zrobić właśnie też takie, no w sumie też znowu przykład Edyty, prawda? Gdzie singla wydała, gdzie była premiera singla, odbyła się na Sylwestra, a
premiera teledysku była akurat, wiesz, w czerwcu, ale czegoś takiego nie chcemy. My chcemy co zrobić, to od razu połączyć ze sobą. Jasne, chyba będzie od razu większy efekt, mocniejszy uderzenie. No i od razu coś takiego akurat, to czego się nie robi w Polsce. Chcemy zrobić tour promo. Całej epki chcemy zrobić promo tour akurat. Czyli wiesz, czyli po prostu koncerty promujące całą epkę, ale jeszcze przed jej wydaniem. Coś takiego jest potrzebne. A tego w Polsce jeszcze nikt tego nie robi. No chyba jesteśmy trochę zacofani, jeżeli chodzi o promocję w ogóle. Wiesz co, bardzo, tak. Tylko to zawdzięczamy akurat dyrektorom naszych wytwórni w Polsce. A myślisz, że dlaczego tak jest? Bo niektórym, wiesz, jest żal wydawać pieniędzy. Lepiej, niektórzy uważają, że lepiej to wydać, wiesz, na pensję dla swoich dyrektorów i tak dalej, niż, wiesz, niż inwestować. Ale inwestować i to się zwróci na pewno. Otóż popatrzmy na same agencje koncertowe, ile zarabiają. Na przykład Go Ahead. No i cały czas zarabiam, bo oni organizują sobie sami koncerty, nie biorą się, wiesz, nie bukują koncertów po klubach i tak dalej, tylko akurat wszystko, co w ostatnim czasie robią, na przykład patrząc na Poznań, to wszystko się odbywa na targach. Nosowska, Kult i tak dalej, wszystko będzie to na targach. Racja, racja, widziałem. I oni tak samo akurat powinni, wiesz, zrobić, wziąć się za to i dlatego powstają takie małe wytwórnie jak My Music na przykład, które się specjalizuje w wszystkich wokalistach z Eski, totalnie nie nasz target, prawda? Nie, totalnie. Ale wiesz, ale oni inwestują trochę, akurat moja znajoma Asia Asz, teraz wydaje płytę i oni w nią zainwestowali. Więc to jest akurat fajne, mimo tego, że wiesz, że to jest muzyka klubowa, niszo, to znaczy masowa. Tak, bardziej masowa. U nas nikt nie inwestuje w muzykę niszową, która tak naprawdę, patrzmy na przykład przykład Kasi Nosowskiej. Jej płyty zawsze są na pierwszym miejscu na liście Olisu. Ona siana ma podtąd i też w nią nikt nie inwestuje, tylko ona sama w siebie. No, miejmy nadzieję, że jednak Kasi droga potoczy się inaczej, że będzie dużo ludzi, którzy będą chcieli w Ciebie inwestować. Może następnym razem, jak przyjdziecie do nas do programu, Kasia da mały popis. No na pewno. To już od razu mówimy, to od razu uprzedzamy, że następnym razem, jak będziemy obecni, nie widzę, która kamera, o tutaj. Tutaj, tak. No to odbędzie się właśnie tutaj, w tym miejscu premiera najnowszego, pierwszego debiutanckiego singla Kasi Owczarza. Jeszcze we wtorek, nie? Jest koncert. Aha, i zapraszam oczywiście we wtorek na koncert, mini koncert, o którym teraz opowie Kasia, chociaż ja oczywiście pamiętam, gdzie on jest. No, gdzie i kiedy? To jest za tydzień we wtorek. I to jest taki jam w klubie u Bazyla. Każdy może sobie wystąpić, jeżeli ma instrument, może zaśpiewać. No i stwierdziłam, że przy okazji skorzystam z tego i powiedzmy zaprezentuję swoje umiejętności tam. O której będziesz grać we wtorek? To znaczy o 19 zaczyna się cała ta impreza i myślę, że właśnie w tych godzinach 19-20 wystąpię na scenie tam. Super, dlatego zapraszamy wtorek u Bazyla wieczorem. Warto przyjść i posłuchać naszej dzisiejszej gwiazdy. Bardzo wam i my dziękuję. Oczywiście zapraszamy również na naszego Facebooka. Tak, Facebooka. Na nasz fanpage. Nie wspomniałaś Facebook i YouTube. Oj, Kasia. Oj. Kasia taka nieśmiała, wstydliwa. Dobrze ma energetycznego i energetyzującego ciebie menadżera. Wchodzimy na Facebooka, wchodzimy na YouTube. Szukajcie Kasia Owczarzak. Tak. Tam na pewno znajdziecie, będzie można posłuchać. Ja także będę dołączał do fanów na Facebooku. Fajnie. Bardzo wam dziękuję dzisiaj za przyjście. Dziękuję. Mam nadzieję, że droga wasza i wasza kariera razem potoczą się jak kula śniegowa. No. Będą się napędzać. To na pewno. Wiesz, wystarczy ciężka praca, naprawdę. Ja zawsze wychodzę z tego założenia. No. Zresztą zauważyłaś, że to się u ciebie również sprawdza. Tak, zauważyłam. Ciężka praca popłaca, tak. No i wiara w własne marzenia. Podstawa, myślę. To podstawa taka. Tak. I tym miłym akcentem kończymy nasze pierwsze spotkanie. Zapraszamy Państwa już za chwilę na raport, czyli informacje z naszej metropolii. Co się stało, co się wydarzyło, kto coś zepsuł, popsuł, albo jakieś wielkie katastrofy w Poznaniu, to zobaczycie właśnie w programie Raport. I wielkie korki.